Pistolet Walter P99, jeden z najczęściej używanych modeli broni w polskiej policji. W sumie dla funkcjonariuszy wyprodukowano ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Konstrukcja bardzo prosta, niezawodna, sprawdzona w działaniach. Magazynek jest 15-nabojowy. Wszystkie manipulatory, które mamy tutaj, czyli zatrzymywanie zamka dla strzelca lewo- i praworęcznego, dekoker zwalniający. I praktycznie to wszystko. Pozostałe rzeczy, które są po stronie operatora, czyli strzelca, dokładne wymierzenie, dokładny strzał i nie powinno być żadnego problemu ze strzelaniem. Swoje umiejętności strzeleckie właśnie na tym modelu broni sprawdzali funkcjonariusze służb mundurowych z powiatu ostrowieckiego podczas sobotnich zawodów. Są to pierwsze zawody strzeleckie służb mundurowych powiatu ostrowieckiego o puchar przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Ostrowcu Świętokrzyskim pod patronatem przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Kielcach. Uczestnikami są przedstawiciele komendy wszystkich wydziałów i jeszcze mamy przedstawicieli służb mundurowych powiatu ostrowieckiego, takich jednostek jak Straż Miejska, Straż Pożarna i Wojska Obrony Terytorialnej. W sumie mamy 36 zawodników. Zawody strzeleckie w Skarpce podzielone były na dwie konkurencje. Pierwsza to była zawody drużynowe w ciągu 5 minut. Zawodnicy otrzymywali 7 naboi. Najwyżej punktowani uczestnicy staną na podium. Druga konkurencja jest bardziej dynamiczna, strzelanie z dobiegiem na długości 15 metrów. Później strzelamy z pozycji stojącej, klęczącej i leżącej do celów metalowych. Do udziału w pierwszych powiatowych zawodach strzeleckich zaproszeni zostali m.in. funkcjonariusze Ostrowieckiej Straży Miejskiej. Ten sport strzelecki, czy w ogóle umiejętność posługiwania się bronią w dzisiejszych czasach, gdy za naszymi granicami jest wojna, także każdy mężczyzna, myślę, że powinien się umieć posługiwać bronią, a tego typu zawody służą tylko doskonaleniu tych umiejętności strzeleckich. Chcę też zauważyć, że nie ma jakby zasadniczej służby wojskowej, czyli nie ma takiego powszechnego tutaj powszechnej służby wojskowej, dlatego ci wszyscy, którzy umieją posługiwać się bronią w sytuacji zagrożenia naszej ojczyzny, będą tutaj tylko wsparciem sił zbrojnych. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie strzelectwem. Coraz więcej osób interesuje się bronią. Zauważyliśmy od pewnego momentu, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na broń krótką, broń długą. Widać to po zamówieniach, jakie do nas pływają i zapytaniach telefonicznych. Dużo osób uzyskuje pozwolenia na zakup broni i szukają na rynku cywilnym broni. Szukają pistoletów naszych, P99, naszym flagowym pistoletem w tej chwili, który wchodzi jest na wyposażeniu armii, jest pistolet WIG-100. Z broni cywilnej dużym zainteresowaniem cieszy się Grot i Beryl w wersji 223 Remington, to jest odpowiednik 5,56 na rynek wojskowy i Beryl w kalibrze 7,62. Zawody strzeleckie są elementem doskonalenia zawodowego policjantów i innych służb mundurowych. Jak podkreśla przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów, takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie.